rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia listy zadań powierzonych w zakresie budowy i przebudowy ulicy lokalnej wraz z oświetleniem oraz przeniesienia środków na zadania w zakresie remontów dróg, chodników i oświetlenia wraz z ustaleniem listy zadań w roku 2014. Szanowni Państwo, mamy tutaj autopoprawkę zarządu. Państwo mają już drugi z autopoprawką. Myślę, że to się poprawi, jako może widzę ruchy, to nie jest jakiś taki temat, który nam tutaj przeszkodzi. Szanowni Państwo, Komisja Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt. Otwieram dyskusję. Prawda, jak zgodnie mamy, wszystko tak zgodnie idzie. Owoce. Tak. To znaczy, bo pan, tutaj Pan Stanisław przygotował ewentualnie przypomnienie tych zadań, które będziemy robić. Bardzo proszę. Pamiętam. Proszę Państwa, na pierwszym miejscu parking osiedla Jagiellońskie za przychodnią. To jest to miejsce, w którym ma być. Przepraszam bardzo, to będzie na całej długości, tak? Nie. Dziękuję. Następnie droga i chodnik, ulica Wojciechowskiego. To jest obok zalewu, obok tych basenów. Santorini bodajże jest. Santorini. Trzecie jest chodnik, ulica Szczeknika. To by było w ramach tych przestrzeni. Przepraszam, nie fajnie było się do tego pasa. Do tych, dzwonów tam są, no bo tam jest w tamtym miejscu. Następnie parking osiedle Albertyńskie 31. Ja tutaj, może... tutaj proszę Państwa mogą być nieaktualne przeźrocza ze względu na drzewa, wycięcie bodajże i tak dalej. Znaczy ja tylko do tego, do Albertyńskiego powiem, że nie wszędzie jest to możliwe. Pisaliśmy o 31 czy tam 27 jeszcze, ale tak jak powiedziałem, trzeba mieć na uwadze, że ilość drzew, jaka tam jest, czasem utrudnia zrobienie czegoś konstruktywnego i dlatego to jest dla nas problem. Gdyby tych drzew nie było, to by można było robić to troszkę łatwiej i bez problemu. To jest 31 Albertyński. Następnie parking osiedla Albertyńskie 33. Parking Albertyńskie 34 i parking Albertyńskie 27. Wszystko na Albertyńskie. 34. Tutaj jedna rzecz, którą muszę powiedzieć przy 27, uchwałę, którą mieszkańcy podjęli. 50 tysięcy chcą przeznaczyć na budowę tego parkingu z własnych środków. I tutaj podjęłem się mediacji z miastem, które zawetowało im tą uchwałę, żeby podpisali porozumienie z ZIKIT-em i tu w jakiś sposób doszli do porozumienia, żeby można było ich pieniądze również zaangażować. Uważam, że każda złotówka wydana przez mieszkańców na ten cel będzie powodowała, że staną się takimi prawdziwymi gospodarzami tego terenu. Wszystko, co się dostaje za darmo, jakby troszkę w jakiś tam sposób ich, nie mówię, że psuje, no ale nie pozwala czuć się może gospodarzem. Następny chodnik przy szkole podstawowej 86. Chodnik został wykonany z jednej strony, od strony południowej, natomiast to będzie od strony zachodniej i północnej. Chodnik przy ulicy Barbary Radziwiłłówny, osiedle Jagiellońskie 34. Chodnik osiedla Albertyńskie 13. Nie wiem, czy to jest ten chodnik, o którym pan Pawiński pisał w swoim wniosku. Ja rozmawiałem z panem Markiem Bartoszkiem i pan Marek Bartoszek mi przesłał te zdjęcia, że tak jest. Jest. To jest naprzeciw, na wprost jest poczta. Tak, to jest ten. To jest ten. Tak. Bo tutaj pan Pawiński też miał taki wniosek i nie wiem, czy to jest ten sam, czy nie. Następnie jest niepodległości. Bardzo dobrze. Proszę. To jest niepodległości, tak? Tak. No właśnie. To Marek Bartoszek napisał. Nie, to jest Albertyński 13. Za tym niepodległości jest perspektywy. Poczta jest niepodległość. Proszę tutaj nie robić zamieszania. Chodnik osiedle Jagiellońskie 7.
Oczywiście tu jest pokazany tylko fragment tego chodnika, bo z drugiej strony trzeba do Lewiatana też jakoś zrobić. Mamy jakąś część. Do przedszkola, szczególnie do przedszkoli mi chodzi. No to, to pokazuje. Pani przygląda się i... Patrzę od drugiej strony. Jaki będzie los schodów, jak będzie ładnie wyremontowany chodnik? Myślę, że to są, czy to są schody. Może się uda jakoś dogadać, żeby tutaj wykonawca albo zrobił te schody w jakiś tam sposób otworzył, albo tutaj inwestora tego, który tam ma tą budę u góry, bo chyba to jest też jego teren. Nie wiem, na etapie inwestycji będziemy musieli się zastanowić, żeby to jakby... Chociaż on schody ma dalej tą barierką, widzę. No ale mimo wszystko widać, jak te schody wyglądają, prawda? Tak, tak. Następnie chodnik, ulica Złoczowska. Panie Janie, myślę, że pan będzie głosował za. Chyba tak. Następnie parking, ulica Urbanowicza. To jest temat, który wpisany jest, ale on może mieć pewne zagrożenia, tak mówię, ze względu na to, że trzeba usunąć zieleń. I z zieleniem zawsze mamy problem. I dlatego mówię to teraz, żeby ktoś mi nie mówił, że piszemy. W praktyce niektóre rzeczy niestety czasem mogą utknąć. Przepraszam, parking miałby być tutaj na tym pasie zieleni, tak? Tak, znaczy tak, te samochody stoją, żeby można było je... albo będzie mało miejsca, no to... Ale to jest tak zwane zadanie ze znakiem zapytania ze względów technicznych, nie czego emocjonalnego. Następnie, proszę państwa, chodnik ulica Okulickiego. Zostało gdzieś z granicy 150 do 200 metrów. To jest jeden z kawałków. Jest jeszcze tam inny kawałek. Następnie chodnik ulica Fatimska 21C. Proszę? Znaczy inaczej, tutaj jest coś innego, dlatego że tutaj istnieje już chodnik, prawda? I można go tutaj w jakiś sposób zremontować. To, o czym mówiliśmy, czy Urbanowicza tam de facto nie ma. Tu nie będziemy usuwać, że na pewno. No nie. Proszę państwa, chodnik osiedle Kazimierzowskie 2. I oczywiście to jest tylko fragment tego chodnika i Przyszajnowicza to jest druga część. Parking, ulica Ptaka. To jest remont parkingu. I tutaj byśmy troszkę go poprawili, żeby wydajność parkowania na tym miejscu była lepsza. I też tam cudów de facto, jak rozmawiałem tutaj z panem przewodniczącym, no wielkich się nie zrobi, bo jesteśmy ograniczeni tutaj dużymi blokami i no niewiele tam się zrobi. Ale jak się uda wygospodarować nowe miejsca parkingowe, to możemy się nad tym zastanowić. I to są, proszę państwa, wszystkie zadania, które zostały ustalone i wstawione na tą listę. I myślę, proszę bardzo, pan Milewski. Na Okulickiego, bo tam sam pan powiedział, że to jest jeden z fragmentów. No, tak. No nie podawałem, bo to zakres będzie dopiero ustalany. Trzy takie kawałki. Jak pokazane, to wcale nie był w najgorszym stanie. Ale trzeba tylko tego Lidla zrobić. Znaczy ja mówię, że tam są trzy kawałki. Że nie ma zdjęcia tego, co ja dwa lata temu wniosek składałem. Chodzi mi o odcinek na wysokości bloku 23 na Kalinowym. 23 na Kalinowym. Czyli ten ostatni prowadzający do tego, do budek tam. Proszę pana, ja się nie sugerowałem, które miejsce, tylko ogólnie, że na ulicy Okulickiego. Ten został zrobiony, a tamten został. A będzie, obmiary będą, zakresy zadań, które zatrudniamy. Nie wiem, czy to zdjęcia, nie wiem, czy jak każdy. Że wózkiem z dzieckiem na ma pan rację i tak, nie będziemy remontować najlepszego, tylko najgorszy z tych kawałków. Tak, to tak, by było dobrze. I tak będzie, jak będą tam się robić, to tak będzie. I to wszystko, proszę państwa, no, na komisji były pytania, gdzie jest moje zadanie. No, wszystkie te zadania były umieszczone, tylko trzeba dokładnie to sobie poczytać. Przypomnieć sobie sprawy, które się składało, te wnioski. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tego projektu uchwały? Nie ma. A więc przechodzimy, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę, więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie ustalenia listy zadań powierzonych na rok 2014.